Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, theromanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj się zajmować głównym questem i odkryciem, kim jest Hiena. Tam gościu powiedział, jak się ona, czyli jednak moja teoria o tym, że jednak kobiety będą w zakonie pradawnych, się w sumie potwierdziła, bo mamy właśnie Hienę, co było już wiadomo w sumie od jakiegoś czasu, ale i tak. Wiecie, co jest najlepsze? Ja spróbuję tam tego ziomka zdjąć, jolo. Okej, spróbujmy. Nice! O, ale nie zabiło go to. Trochę nie trafiłem w głowę. I nie mam strzał. Ups. Ej, panowie, ale wy czemu tak agresywnie? Panowie, czemu wy tak agresywnie żeście poszli do przodu? Dobra, czyli widzę, tutaj się nie obejdzie bez walki wręcz. No dobra, to już robimy w takim razie. Czyli mój cały scout poszedł się jebać. Idziemy jeszcze raz w takim razie. Tylko tym razem już zabijać tak normalnie. Nie udało mi się trafić gościa. Gdzie oni są? Tutaj. Dobra, okej. Już pan kapitan zaraz pewnie umrze. Ała, wow. No gościu ma zdecydowanie pierdolnięcie. Ała, no come on, co jest, ziomek? Weź no się ty ogarnij trochę. No ej, come on, no co on mi robi ciągle? Nie chcę, żeby mi tak ciągle robił. To wkurwia. No, jeszcze zginąłem. Boże, nie, dobra, to trzeba zrobić po cichu, bo to, kurde, tak inaczej będzie ciężko dosyć. Dobra, to czekamy. No właśnie, ja bym chciał to zrobić po cichu generalnie. Dobra, tu mamy już jednego pana na pewno do zabicia. I od niego zaczniemy. Jezus Maria, boję się, że oni zaczną widzieć, ale dobra, okej. Jedno zabójstwo. Oho, dobra, tam gościu już idzie. Okej. Nie wiem, ci panowie, oni idą na ostro, czy nie? Chyba tak. Dobra, ja idę po cichu. Niech oni odwracają uwagę. W takim razie. A ja się będę chował i się starał zabijać po dwóch. Dobra, chodźmy, podejdźmy do tego gościa. I zabijmy go po prostu, tak? Dobra. Okej. No dobra, tutaj mamy kogoś, pana jakiegoś fajnego. Przede wszystkim trzeba tych lepszych przeciwników zabić. Inaczej, że tak powiem. Dobra. Szczególnie tego pana kapitana i tak dalej, bo oni stanowią największe zagrożenie, jeśli chodzi o walkę bezpośrednią. Także ich po prostu trzeba wyeliminować nieco inaczej. Co ja bym jednak zmienił trochę podejście. I zaczął od tego pana tutaj. Dobra, okej. Ten pan padł. O to właśnie chciałem powiedzieć, że ten padł. Pan padł. Mogę tamtego zastrzelić. Jolo. Teraz tego. Jolo. Dobra. Okej, then. Zejdźmy niżej. Okej. Dobra, pan ten poszedł do konika doglądać. Okej. No i w sumie mogę próbować ich zabić. Już. Może zabijmy jeszcze tamtego na górze. Dobra. Okej. Koledze się spadło trochę. Dobra, wiecie co? Myślę, że zrobimy to w ten sposób, że zeskoczymy na tego. Zrobimy zabójstwo kombinacyjne z tym. Okej. Tamtego postaramy się zastrzelić z łuku w głowę, albo i nie. Albo dobra, tam zwykła walka. Jakbym jeszcze weszło takie zastrzelenie z łuku, to by było w ogóle epickie i w ogóle, ale no nie wyszło niestety. Przykro mi. Niestety. Nie zawsze wyjdzie tak, jak się chce. No chodź tu, żeż. Okej, dobra, nice. Gin. Tak, musimy w ogóle jeszcze znaleźć tego kapitana. Nie wiem, nie widzę go nigdzie. Tam on gdzieś musi być. Okej, mamy kapitana. Mamy jeszcze jakiś skarb. Tutaj chyba też jest jakiś skarb. No to by wychodziło. Przynajmniej, okej. Dobra, to jeszcze zbierzmy ten skarb, jak już tu jesteśmy. Po drodze. Moglibyśmy już tego konika zabrać, ale to zabierzemy konika, jak już oczyścimy obóz wpierw. Więc pozabierajmy tutaj jakieś cenne rzeczy wszelkie. Tutaj jakieś pieniądze do przeszukiwania, dobra. Okej. Idziemy teraz zabić kapitana, którego ja nie widzę, nadal nie wiem czemu nie zaznaczyło mi go. Ale to nic. Okej. Zastrzelmy go. Zastrzelimy go? Dobra, panowie, wy go zastrzelcie. Myślę. A ja po prostu się postaram podejść do niego na blisko. I jak tam ten gościu nas już wcześniej nie widział, nie wiem. Ale dobra, idziemy w takim razie dalej walczyć, już teraz wręcz. Tym razem robimy podejście frontalne. Zdecydowanie. Dobra, okej. Jeszcze kogoś mamy. Okej. Gin, gin, gin. Dobra. Jeszcze ktoś gdzieś jest. Tutaj jeden pan, który ma jeszcze podpalane strzały. Tak więc dobrze, żeby mnie nie postrzelił. Nice. Dobra. Okej. W takim razie headshot. Okej. Tam jeszcze jeden headshot. Bam. Nice, jak ja kocham te headshoty. Jakie to jest dobre. Dobra, nie wiem, na tego postaramy się zeskoczyć z ukrytym ostrzem. Fak, nie udało się. Jak to się nie udało, nie wiem. No ale dobra, trudno. Postrzelimy go w głowę. Nie postrzelimy go w głowę, bo nie trafiłem. Nice, dobra, nie trafiłem chyba znowu. Ej, a to jest niegłupie, patrzcie. Weźmiemy sobie tak. Oj, dobra, nie, to jest głupie, co ja teraz robię. Ale dobra, zabijemy go łatwo. Już widzę. Może moi koledzy mi pomogą, może nie. Dobra, pomogą, okej, nice. Jednak się na coś przydali, no proszę. Tego, żech się nie spodziewał, dobra. Tam gdzieś powinny być jakieś skarby jeszcze. Do poznajdowania. Come on. Jakiś skarb, coś, ktoś, coś. Dobra, zejście, nie chcę zejścia, chcę skarby. Skarb. Dobra, na razie tyle. A, i to już ostatni skarb, dobra. Tu pewnie będą jeszcze jacyś ludzie, bo widziałem coś tam. Chyba się tutaj ruszało. Dzień dobry. Anybody? Czy nie? Chyba nie. Jejus. Boże, Pajek, co ty robisz? Nie wiem, dobra. Tak się skradajmy w razie, gdyby ktoś tu się jednak zaczaił. Tylko wait, gdzie ten skarb? Mam go zaznaczonego? No mam. Gdzie on jest? 50 metrów w tamtą stronę. O, dzień dobry. A nie, to mój kolega, dobra. To chyba mnie nie doprowadzi tam, gdzie mam nie... A może i doprowadzi. Nie, chyba nie, dobra. Czyli to chyba nie tędy się wchodzi do tego skarbu. Okej. Czyli niepotrzebnie tutaj w ogóle się znalazłem. Ale to nic. A, chyba że tędy. O, proszę, tu mamy jakieś przejście. O, proszę bardzo, widzicie? Dobrze się cofnąłem. Czyli tutaj mamy ten skarb. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze udało mi się go znaleźć. Tak więc wracamy się teraz po konia. Nie będziemy mogli stąd uciekać. Ukończona lokacja, kryjówka w wyczerpanym kamieniołomie. Nie wiem czemu ja czasami nie umiem mówić jakichś takich miękkich głosek. I to mówię jakoś tak dziwnie. Jakoś nie wiem, no tak raz mam, raz tak nie mam. Nie wiem od czego to zależy naprawdę. Od dnia, godziny, nie mam bladego pojęcia. Raz mi się tak dobrze mówi, raz mi się tak źle mówi. Może jakbym więcej czytał, to może byłoby mi lepiej, ale że nie lubię czytać, no to... No to wygląda tak wygląda. Tak czy siak. Lecimy po konika, 100 metrów stąd. Tak więc chodźmy. Tutaj jakoś po tych skałach. Co jest dosyć szalone, bo to jest praktycznie impossible w realności, wydaje mi się. Albo jest bardzo trudne i raczej nie każdy umie, jak widać na załączonym przypadku, bo rozumiem sam bajek, no dobra, jakiś tam wyjątek, ale żeby jacyś randomowi pomocnicy jakiegoś randomowego kupca umieli się wspinać tak jak kuźwa mać bajek, to bez przesady. Bez przesady, naprawdę. Dobra, chodźmy i bierzmy kunia. Nie wiem co z tamtymi ludźmi naszymi. This must be Mered's horse. He neglected to tell me his customers were bandits. No nie wiem, no ja jadę na koniu, a co tamci? Tamci dobiegną, dobra, tamci sobie poradzą. Mam nadzieję. A my się udajemy już oddać mu tego konika. Ludzie mędre trzymali rozkaz zniesienia ci pomocy, no dokładnie. Ale dobra, to ja już sobie bez nich poradzę raczej. Jadąc konno do celu mojej podróży. Tak więc weźmy podążanie drogą. Bardzo proszę. Będzie tak myślę dosyć szybko, bo to jest jakiś główny trakt i podejrzewam, że rynek też jest przy głównym trakcie. To by było przynajmniej logiczne. Tam w ogóle mamy jakieś wydarzenie pod wykrzyknikiem, ale nie chcę mi się też jego sprawdzać zbytnio. Tak więc okej, jesteśmy na miejscu, odstawmy mu tego konia, no i pogadajmy z nim odnośnie hieny. Zobaczymy, co nam ciekawego powie. You're back. Well, look at this. You failed to mention it was in the possession of bandits. Slipped my mind. Good. Stronger than mine. I thought you said it was yours. Yes, of course it is. You've done good by me, my friend. Then you'll deliver as promised. My word is my word. But I've one more thing to ask of you. Done with your games. All right. The hyena lives in a cavern just over those hills. Day and night she roams the desert collecting silica, precious teardrops of the gods. What has happened to those who have interfered is best left unsaid. If I find you've led me on another futile chase, it won't be my words that hit your ears. 1,000 promises. I have no reason to defy you. Don't die out there! What are you waiting for? You want to find the hyena, don't you? No dobra, to w takim razie wiemy, że hyena to jest ta kobieta, którą widzieliście przez chwilę. Na tych takich wyobrażeniach bajeka. Czy nie wiem, czy to animus, czy to bajek, nieważne. Okej, to jest pizdud... O kuźwa, a czemu to jest na drugim końcu? No i dobra, w takim razie na koń i popędzimy głównym traktem, mniej więcej do tej kryjówki. No jeszcze w tym odcinku, myślę, hienę zabijemy. No nie było to jakieś bardzo skomplikowane, szczerze. Łatwo się tego dowiedzieliśmy, kim jest hiena. Tak naprawdę, gdyby informator nie był chujem i gdyby to nie była gra komputerowa, to być może by nam to powiedział tak od razu, my byśmy tego poszli i zabili tyle. Ale że musieli trochę to rozbudować, no to musieli, no przykro mi. Mogę jechać traktem, trakt jest gdzieś tam, tak więc chodźmy mniej więcej do traktu. Postaramy się znaleźć jej kryjówkę. No i ją zabić, ona tu już nic strasznego nie zrobiła. Wydaje mi, znaczy lepiej nie mówić, co ona robiła tym, co jej przeszkodzili, bo ona zbiera jakieś właśnie takie mieniące się bardzo żółte kryształy. Ale generalnie chciałem powiedzieć, że no nie jest tak jak tak przejebane jak zakupywanie ludzi w piasku, gdzie im tylko głowa wystaje. No to już było przejebane, jeśli chodzi o pana Skarabeusza. No i to z tego byłem dumny, że go zabiłem. No teraz niekoniecznie, o Jezu. Dobra, okej. Brak amunicji, dobra, okej. To co, musimy troszeczkę w nich postrzelać w takim razie. Dobra, okej, jeden padł. Chodź tu. No, muszę cię zautofokusować trochę. Czy autotargetować. Ło, okej. Dobra, nie wiem, okej. Chodź tu, ziomek. No, come on, dobra, okej. Boże, się znalazło dwóch chętnych wariatów na walkę. No dobra, jesteśmy praktycznie na miejscu. Tak więc może zejdźmy z konia. No i wespnijmy się po tych skałach, zobaczmy. Wow, jaka fatamorgana się odpaliła, co jest? Że aż tak? Boże, no tak, no w sumie biały piasek, no taki już musi być taki naprawdę. Musi być naprawdę gorąco. Okej, no spoko. No to taki fajny efekt właśnie, że jak się idzie na pustynię, to tak się robi. To jest bardzo fajne. W ogóle mało przemierzam pustyń, tu nie masz takich wielkich pustyń, jednak tutaj te odległości są dużo bardziej zmniejszone niżeli w realności, w prawdziwości tak zwanej. Okej, no dobra, ta kryjówka ma już jej być gdzieś tutaj, tak więc użyjmy wzroku orła. No i proszę bardzo, i tu już gdzieś ją mamy. I co, i to ona, czy to jest tylko wejście do jej kryjówki? Tutaj mamy chyba jakieś hieny, tak jest. Tylko hieny, bez przeciwników. Ha. No i tu się mamy dostać. No dobra, okej. Nie ma problemu. No, nic tam prócz hien nie ma. Ewentualnie z hienami się pobijemy, ale... No właśnie, bo to jest siedlisko hien. No, w sumie nazwa adekwatna, że to hiena, no nie? I hieny się i mają, trzymają. Ale i tak. Dobra, po prostu je zasnajpimy. Zabij zwierzę. Dobra, które to zwierzę ma być? Nie wiem. Okej, czyli to zwierzę jest gdzieś w środku. W jaskini, w leżu. To można by ująć. A nie, tam jest ta hiena, którą mamy ewentualnie zabić w tej lokacji. Tak więc się tam udamy mniej więcej. Gdzie ta hiena się znajduje. Nie wiem, czy one gdzieś też pod ziemią, czy jak? Już mnie chyba inne hieny wypatrzyły, ale sobie odpuszczą, mam nadzieję. Okej. Na razie jeszcze chodźmy tam do tamtego skarbu, który się znajduje tutaj. A później pójdziemy sobie i spróbujemy też tamtą hienę, tą taką specjalną, że tak powiem, specjalnej troski upolować. Tutaj sobie tylko zbierzemy tą tarczę. Gdzie ta hiena jest? To chyba tam ta hiena była. Tak, dobra, okej. Czy ewentualnie tamtą mamy zabić, a ona gdzieś tam baguje. So this is the hyena's lair. No sign of Khaliset though. The red was telling the truth. I need to figure out where she went. Okej, no dobra, no hieny, zdecydowanie to jest leże hien. Ja mam wrażenie, że tamten... Wiecie co? Ja mam wrażenie, że tamten gościu mnie wyruchał, a ktoś tu jeszcze krzyczy na pomoc. Ja mam wrażenie, że to jednak tamten gościu. Kto to tak się drze? Aha, dobra, tam jest coś w klatce. Ja mam wrażenie, że ten gościu... Chociaż nie, no hiena to chyba ona. Jezus Maria, ziomek, nie drzyj się, zaraz ci... Jezus Maria, gościu, spokojnie, już idziemy ci pomóc, bez przesady. No już, masz. Spierdzielaj. Mercy. Thank you, Magi. The hyena. Where is she? I do not know. I'm the only one left. She took the others away hours ago. Took them where? She kills them. I know it. Her hands! Oh, gods! Her hands are so bloody! Peace, friend. You are free. I will deal with Khaliset. Where is Khaliset taking captives? And why? To jest bardzo dobre pytanie, Bajeku. Tu mamy jakąś hienę. Okej. No nic, otwórzmy zamek w drzwiach w takim razie. Co, i mam ją zabić po prostu? No dobra, okej, czyli to mam po prostu zabić. W takim razie. Okej, no spoko, nie ma problemu. No umrzyjżesz szybciej. Dobra, okej. Przeszukajmy jeszcze te hieny, które pomordowaliśmy. I zobaczmy, co tutaj mamy. Khufu's tomb. She has detailed every crevice. Ah, she has not finished. That is where I will find her. I will head to the pyramids. No dobra, czyli co się interesuje w grobowcu, no to by wyglądało. Mamy dotrzeć do piramidy, dobra. Jeszcze sobie przy okazji, a nie mam strzał tutaj, kurde. Bym headshota po prostu zawalił. To w takim razie zmienimy sobie wyposażenie z tego łuku na tojad. I może tojadem zabijemy. O Jezu, dobra, oczywiście, że nie ten łuk miałem wybrany, bo po co? Ale dobra. To nic. Tak więc na razie biegajmy z tojadem, przeszukajmy sobie też tą hienę. Nie wiem, czy z niej coś lepszego wypada. No i mamy się udać do piramidy. Tak więc chodźmy, to jest ta wielka piramida, tak, czyli w niej już byliśmy. No dobra, tak mamy szybko podróż i co, lecimy dopaść hienę. Widzę, że to nie będzie takie zbytnio skomplikowane, a w sumie nie jakoś mocno też ciekawe. No kobieta przynajmniej, taka mała różnorodność. Chyba, że coś tu się wydarzy ciekawego, jakiś zwrot akcji. Ale wątpię, bo wydaje mi się, chyba, że tu, bo... Mam wrażenie, że ona będzie chciała tamtych więźniów do jakiegoś rytualnego mordu wykorzystać, to tyle. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i stąd tutaj też hieny były przy tym wejściu. Kurde, takie smaczki, że to są powiązane właśnie z tymi zwierzętami, tak samo w trailerze. Ja już teraz wiem, dlaczego w trailerze jednym wyszedł wąż z tej maski, bo polujemy na węża, tak? Kurczę, i to takie smaczki. Khaliset must be inside. Takie smaczki wyłapuje się dopiero jak się zagra. Tak więc to jest bardzo fajne. Ale dobra, okej. Chodzimy w takim razie do środka piramidy. No i zobaczymy. Mamy te hieny jeszcze żywe, co ciekawe. Nie wiem, czy jakoś hieny jej nie atakują, czy co? Nie mam tego pojęcia. Dobra. Wejdźmy do środka w takim razie. No tu już byliśmy. Who dares to enter here where silence has befallen her? A Magi who has treaded many dunes to find you. Hide if you must, hyena. But this tomb will not protect you. I demand that you stop here. Turn back now, and I will excuse this intrusion. Siwa was an intrusion. Okej. No dobra, tak więc będziemy musieli ją znaleźć. Może pójdźmy teraz przez tą szczelinę w sumie. Kryje się gdzieś wewnątrz piramidy. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś jumpscare'a, bo się kurwa zesram. No i dobra, w takim razie idziemy i szukamy jej. Nie wiem, jak ona nas usłyszała i jak myśmy się byli w stanie z nią porozumieć, czy tak echo niesie, czy co. W każdym razie, dobra, tu mamy zapalone światło, tak więc bardzo możliwe, że jesteśmy na dobrej drodze. Chodźmy tutaj. Tak, to chyba tutaj. I am Iset, possessor of magic. The gods live here, no? What sort of mischief is here? Okej, tu jakieś dialogi się urywają, nie wiem czemu. Okej, dobra, mamy jakąś wielką, większą salę. Mamy szczury. Trochę skarbów. Możemy sobie zebrać. Czemu nie? Tutaj coś jeszcze mamy, jakiś wór tylko. Okej, no i wielką dziurę. To co, mamy wskoczyć pewnie w wielką dziurę. No dobra, zejdźmy w dół w takim razie, zobaczmy. Mam wrażenie, że się do niej zbliżamy, tak więc to była taka droga właśnie na questa. No będziesz mogła spróbować. Wow. Mamy coś pierwszej cywilizacji. Mamy coś pierwszej cywilizacji w tej piramidzie. O cholera, no tego ktoś się nie spodziewał. Tam mamy coś z Edenu. No chyba nie. Ale mamy coś pierwszej cywilizacji. Wow, mamy jakąś też mumię. I mamy zdecydowanie jakiś fragment Edenu. Jaki? Nie wiem, zaraz mam nadzieję zobaczymy. What gruesome madness happened here? A dark place with a window to the gods. What kind of ritual is she performing? No zdecydowanie przejście do bogów, do pierwszej cywilizacji. Wow, no dobra, zobaczmy. Oni próbują jakoś posiąść moc tych właśnie bogów pierwszej cywilizacji. Still warm. And the ceremonial knife. This was a sacrifice. No właśnie, oni składają dla pierwszej cywilizacji tak naprawdę, oni chyba o tym nie wiedzą, ale składają im ofiary. Khaliset drew these symbols here. Was she trying to figure out their meaning? No właśnie, kurde, ciekawie, naprawdę ciekawie. Mamy jakąś mumię. This sarcophagus is decorated with goddesses of the mother. Strange symbols are marked all over it. Okej. Co my tutaj jeszcze mamy? Wow. No ciekawe miejsce, jak cholera. Mogę się tam gdzieś dostać? Tu mam jakiś krąg w ogóle. A, opuszczasz teren śledztwa. Dobra, czyli nie mogę tam iść na razie. Tak więc musimy przeszukać ostatnią wskazówkę. Offerings to Osiris, protector of the dead. I think I know what dark deeds Khaliset was after here. Khaliset was doing a ritual. She began by calling to Osiris with these offerings. She used a knife to sacrifice her captives. She collected their blood for some dark purpose. She was attempting to learn these strange symbols. She must have found them in this room. Once she knew the symbols, she carved them here and ended the ritual with one final prayer over the sarcophagus. Khaliset must be trying to bring someone back to life. But just who is buried down here? Pewnie ktoś z pierwszej cywilizacji. No nic, zobaczmy w takim razie, kogo mamy w tym sarkofagu. Child. My child. You lost your child. I haven't. Her rest is temporary. You have intervened on her reawakening. And yet you aligned yourself to the order. Ravage this tomb. Khaliset! Don't you dare say my name! My name does not merit your lips, you who have dishonored her. I am a good mother. Yeah! Czy ona ma jabłko? Nie ma, petardę. Uciekła przez grobowiec. A Jacek, ja musiałem się cofnąć jeszcze, nie będę jej gonił, czekajcie. Bo tutaj jest coś ciekawego jeszcze. Tu jest jakiś pentagram, czy nie wiem, coś innego? Tutaj coś było. Aj, zniknęło, okej. No dobra. Okej, tutaj coś się błyszczy, to chyba to szkło, albo tak. Zbierzmy je, bo ono może być cenne. Dobra, w takim razie gońmy ją. Ona ma jakoś pod władaniem hienę. No ale nie chcę nic mówić, ale myśmy też stracili dziecko i to właśnie przez zakon. Coś czuję, że być może jej nie zabijemy. Ale to zaraz zobaczymy. No nic, dobra. Biegnijmy. Jejku, no monumentalna budowla, ale nie zbudowana przez ludzi. Zdecydowanie nie zbudowana przez ludzi, a właśnie przez pierwszą cywilizację, czyli w sumie dla ludzi cywilizację bogów. Na to by wyglądało. No dobra, mamy skarabeusza. Wyciągnijmy może pochodnie, żeby coś było widać. No i chodźmy w takim razie dalej. Przejdź przez szczelinę. W takim razie... Ciekawe, czy tu się dało pewnie przyjść wcześniej. I byśmy odkryli po prostu sam ten grobowiec tych właśnie naszej pierwszej cywilizacji. No dobra, okej, chodźmy dalej w takim razie. No dobra, lecimy do niej. Ała. Fuck. Jak ja mam to zrobić? Wait. Ja chyba muszę zestrzelić, wydaje mi się, tylko... Ho. Dobra, spróbujemy jej po prostu strzałę posłać. W głowę parę pewnie razy. Ciekawie. No dobra. Czyli pewnie się skończy na tym, że jednak ją zabijemy, ale później będziemy żałować. A tutaj to co się dzieje? Jakieś chyba bugi graficzne. No i dobra. Zabij Khaliset. No dobra, tak więc biegniemy znowu. Tylko przygotujmy sobie odpowiedni łuk do takiego zadania. Czyli właśnie ten. No i co, w takim razie jeszcze pochodnia. Tak zwana bochodnia. No i co, biegniemy za nią ponownie. Mam nadzieję, że tym razem nie zginę przynajmniej. Mam taką nadzieję, zaraz zobaczymy. Okej, idziemy w takim razie dalej. Okej, przypomnienie, bla bla bla. Chodźmy. Come on, ja chciałbym strzelić w nią. Come, fight me if you must. Then your blood will be part of my daughter's resurrection. Tylko moje takie pytanie. Dlaczego ja ten... Jezus Maria, dobra, tu nic nie widać, musimy mieć tego. O nie, ale nie senu, Boże. Pochodnia, właśnie, dobra. No jak ja zapłonąłem, bez przesady. To zgaśnie, zaraz zgaśnie, dobra, musimy chyba poczekać. Dobra, okej, biegniemy w takim razie dalej. Zobaczymy, co nas czeka dalej. Okej, dobra, ona uciekła z tego grobowca. No spoko, mamy wyjście przynajmniej. Mam nadzieję, że ją zaraz dopadniemy. Ona gdzieś tu powinna na nas czekać. Pewnie będzie miała też niestety towarzyszy. No super, jeszcze Sandstorm. O kurde. Now I will show you what happens to those who desecrate my daughter's tomb. Bajek szalone rzeczy tutaj robi, uniki przed strzałami. Oj, mamy bossa. Proszę bardzo. Okej, gdzie ona jest? Gdzieś rzuciła coś we mnie. Nie widać jej w tym. No gdzieś stamtąd strzela zdecydowanie. No dobra. Tylko skąd? Gdzieś tam w pizdu daleko. Okej. No dobra. Dobra, tam jest, widzę ją. Aha, tylko ja nie mam do niej zasięgu, no dobra. Czyli musimy podejść bliżej. Okej. Jezu, ale jak ona podpala, jak to mnie denerwuje, ła. Nie wiem, czy ja mogę do niej podejść. Jest tam ona nadal? Jest, okej. Fuck, nie podpalaj mnie. Nie podpalaj mnie, suko. A to suka jedna. Hathor, protect me from this defilement. Dobra, okej. No nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy mi się uda. No dobra, nie widać jej. Dobra, stamtąd gdzieś teraz strzela. W takim razie biegniemy, musimy uważać. Najlepiej widzę chyba, że na dystans ją trzymać będzie. Dobra, okej. Najgorzej, że jest ten Sandstorm, jej nie widać. Ona nas co ciekawe widzi. Dobra, tutaj jest, okej, chodźmy. Nie, jeszcze jest gdzieś dalej, dobra, tam jest. Fak, zaraz mnie zabije, coś czuję. Się źle skończy. Spłonę zaraz, cholera. No, Bajek, weź no sobie życie, ja trochę przywróć. Jesteśmy w dupie generalnie teraz. No muszę poczekać, aż mi się trochę życie przywróci. Kurde, ciężka walka, wam powiem. Przez to, że ona podpala jeszcze. Oj, tu hieny idą, fuck. Niedobrze. No i co, podejdźmy do niej, ale pewnie nie zdążę. Zapewne nie zdążę, tak jest. Jezus Maria, ej, trudne. Bo nie wiem, jak do niej podejść. To jest najgorsze, do niej podejść. Nadal będzie ten sandstorm, czy nie będzie? Nadal będzie. Dobra, okej, uważajmy. Już teraz trochę może więcej widać. Daje mi się. Dobra, okej. Come on, come on, come on, come on. Okej, uciekamy. Postaram się ją obejść. I have come only for you, Hiena. The gods need not be involved. You have infringed upon Ije's place of rest, trespasser. The gods are already involved. And so you will find the same fate as all other trespassers. You are in pursuit of the impossible, Khaliset. No measure of magic can bring our children back. Dobra, szukamy jej dalej. Dobra, widzę skąd strzela i mnie trafia niestety. Niedobrze. Czemu te strzały podpalają za jakiś czas dopiero? To mnie wkurza też trochę. No dobra. Gdzie ona jest? Widzę ją, okej. W takim razie chodźmy. Mamy też hienę. Come on, ej, hieno, spierdzielaj ode mnie. Jezu, czemu ta hiena ma 26 level? Jeju. Fuck, ej, ta hiena jest na wysokim levelu, czemu? Coś tu mi się nie zgadza. Dobra, ucieknijmy w takim razie od niej. No nie, ale podejść do tej laski to jest przecież masakra, no, bez przesady. Dobra, okej. Takie uderzenie silne, okej. No, come on, bij ją. Gdzie jesteś, kobieto? To jest dobre pytanie. Skąd ona strzela? Nie widzę. Jezu, a ta burza się rozkręca. Okej, widzę ją. Dobra, chodź tu. W takim razie. No i znowu uciekła. Nie, jest tu dalej, dobra, okej. Chodź tu. Ała, jeszcze te hieny cholerne, no. Then heed my weapon instead, Hiena. This is who they send after me? The bugs on my beasts are fiercer. You would be best to give yourself up, Khaliset. I know your pain. You know nothing of my pain. No child would want this from their parent, Hiena. Do not speak of what my child wants. No i dobra, udało się, dobijmy ją w takim razie. Okej, na szczęście, wow. Masakra, trudna walka, ale się udała, nice. Przepraszam, że nie komentowałem, ale oni tutaj sobie gadali. Do I walk among the dead now? A just end. You defiled the dead and enabled the people who killed my son, all on a selfish whim. No, I gathered the silica for them. It powered the magic stone of those who came before. You saw it, didn't you? These symbols only needed to be learned. It is not meant for us! It makes no difference now. I wanted to protect my daughter in life and death. I have done neither. Osiris! Please grant me reunion. She walks alone in the field of reeds. Am I to remain in the Duat forever? I just want my daughter back! Please! To było ciekawe. No ale hiena nie żyje. No dobra, tak więc kolejny przedstawiciel zakonu pradawnych nie żyje. I ona coś mówiła o jabłku. Jestem pewien, że ona mówiła coś o jabłku. Po śmierci córki Khaliset doznała obsesji na punkcie jej wskrzeszenia. Dzięki pomocy zakonu odkryła starożytny grobowiec, który jej zdaniem miał moc przywracania do życia. Hiena oderwana od rzeczywistości i bezwzględna w działaniach wyrządziła wiele krzywd mieszkańcom Gizy. No właśnie, jest kwestia tego, tych zapisków i tego, co jest pewnie potrzebne do jakiegoś, nie wiem, uaktywnienia jabłka? Bardzo możliwe. I być może to się stanie gdzieś tam przy końcowej fazie gry. Mam od cholery nowych broni, więc ja bym sobie je wszystkie odznaczył. Tarczy też trochę. Tak więc sobie przejadę gdzieś tak tutaj. Okej, jeszcze jeden wierzchowiec nawet, którego nie widziałem. Czarna strzała, nie wiem po co mi on. No i co? To mamy zrobione. Tak więc do zeksplorowania mamy jeszcze dwa grobowce w tych piramidach i myślę, że tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, bo to też może być całkiem ciekawe, jakieś zagadki środowiskowe, tego typu rzeczy. No a co, w kolejnym odcinku pewnie pójdziemy po jaszczura, bo szczerze chyba już tutaj za bardzo misji pobocznych w Gizie nie mamy. No mamy oczywiście jakieś inne pytajniki, ale nie chcę mi się ich na razie robić poza grobowcami, bo grobowce są ciekawe. No i będziemy się musieli udać do Memphis, bo tutaj jest Memphis, tak. Tak więc udamy się później do Memphis. Tak czy siak, w tym odcinku to było na tyle, bo on i tak już wyszedł dosyć przydługi. Gdzieś tu jest jeszcze jakaś hiena, mam nadzieję, że do mnie nie przyjdzie. No tak czy siak, w tym odcinku to było na tyle, mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.